Jest to kaplica, która od lat niszczeje. Kaplica, która jest częścią cmentarza, o który dba zakład komunalny, ale mieszkańcy nie wiedzą, że ta kaplica ma prywatnych właścicieli. Że miasto, choćby nawet chciało, to po prostu nie może ingerować w to, co się dzieje z tą kaplicą i często wobec miasta formułowano oczekiwania, żeby zrobić coś z obiektem, który niszczeje i który stanowi zagrożenie. Natomiast bez zgody właściciela my w to ingerować nie możemy. Stąd bardzo się cieszę ze zmiany stanowiska pani konserwator zabytków, bo poprzednia pani konserwator niekoniecznie była chętna do tego, żeby tą kaplicę, wpisać do rejestru zabytków, a jest szansa, że to się zmieni. Tym samym będzie można starać się chociaż wyegzekwować od właścicieli remont tej kaplicy, a jeżeli nie, no to podjąć inne działania, które może doprowadzą do tego, że rzeczywiście w jakiejś formie zyskamy prawa do tego, żeby ta kaplica wreszcie została poddana renowacji. To jest zabytkowa kamienica z początku XX wieku. Ten cmentarz jest najstarszą nekropolią miejską miasta Opola. Odkąd tu mieszkam, czyli od 14 lat, toczyły się zażarte dyskusje dotyczące właśnie tejże kaplicy powstałej w 1902 roku, przepięknej, neogotyckiej. Dyskusje na temat tego, że stoi, niszczeje, nic się z tym nie da zrobić. Też taką właśnie tajemnicą było to, że tak jak powiedział pan prezydent, obiekt nie jest własnością miasta, nie jest pod zarządem zakładu komunalnego, jest własnością prywatną. I jesteśmy tu po to, żeby państwu powiedzieć, że rozpoczynamy bardzo trudną procedurę wpisania do rejestru tejże kaplicy. Ja przypomnę, że cmentarz jako całość oraz poszczególne nagrobki w swoim czasie już były wpisywane do rejestru. Wszystko to zostało uczynione oprócz kaplicy, więc rozpoczynamy. Procedura będzie bardzo trudna, bo tak jak powiedziałam, jest to własność prywatna. Też z mediów państwo na pewno wiecie, że jest obciążona długami, więc będziemy chcieli tutaj wykonać takie czynności, żeby cała ta nekropolia razem z kaplicą była jedną spójną całością, żeby cieszyła mieszkańców, żeby ten obiekt nie straszył. I uprzedzając państwa pytania, ten proces będzie trwał długo. To nie jest kwestia roku, dwóch, być może 5 lat. Natomiast, żeby coś się zadziało, trzeba zrobić ten pierwszy krok. I my razem z państwem, panem prezydentem oraz panią prezes, czynimy te pierwsze kroki, aby w przyszłości, tak jak powiedziałam, nekropolia była jedna, piękna. Plany miasta co do tego miejsca są imponujące. I myślę, że wzorem innych miast wojewódzkich będziemy się mogli też szczycić tym, że tutaj zawitają ludzie nie tylko w celach spacerowych, bo naprawdę okolica jest przepiękna, ale także w takim celu, by oddać ten należny hołd osobom, które tu są pochowane. Jako zakład komunalny myśmy czynili takie starania w ubiegłym roku, aby wpisać kaplicę do rejestru zabytków. To się nie udało, natomiast tutaj deklaracja pani konserwator zabytków jest jednoznaczna. Na pewno ten proces będzie kontynuowany. Jeśli będzie kontynuowany, to pojawia się nadzieja, że uda się kaplicę odnowić, zabezpieczyć. Co w tej kaplicy w przyszłości? No mamy różne pomysły. Oczywiście ja bym tutaj nie chciała w żaden sposób wiążąco na ten temat mówić. Oczywiście to będzie wymagało jeszcze dyskusji, będzie oczywiście wymagało zgody miasta, pana prezydenta. Natomiast być może, kto wie, w przyszłości udałoby się tutaj zrobić kolumbarium, czyli takie miejsce, gdzie moglibyśmy wznowić pochówki. Oczywiście to jest również proces długi. I tutaj ogromna prośba, nie spodziewajcie się państwo tego, nie wiem, za miesiąc, dwa, za pół roku, ale dzisiaj stoimy na początku długiej drogi. Bardzo ważne jest to, że zamierzamy tą drogą podążać, a na końcu tej drogi, mam nadzieję, spotkamy się z taką sytuacją, że ta piękna kaplica zostanie raz zabezpieczona, a dwa, znajdziemy dla niej nową funkcję. Tak samo jak wspólnie z Urzędem Miasta zaangażowaliśmy się w pozyskanie pieniędzy na ten cmentarz właśnie z Krajowego Programu Odbudowy Zabytków. Te pieniądze zostały przyznane, a więc mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości państwo zobaczą to, nad czym od długiego czasu pracujemy, ponieważ w tej przestrzeni na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej ma się pojawić oświetlenie, będą prace na ścieżkach, będą prace na zieleni. Najstarszy pomnik Auguste Zedler został odnowiony, została przygotowana do niego droga. Pomnik Sassenbachów, również powstańców śląskich, pomniki miejsca pochówku zostały odnowione.
na tyle, na ile pozwalają nam środki, pieniądze, możliwości. Jeśli uda się pozyskać większe środki, oczywiście te prace będą bardziej widoczne. Natomiast to, o czym dzisiaj tutaj mówimy, że rozpoczynamy długą, niełatwą, ale jednak drogę w kierunku odzyskania kaplicy i rozpoczęcia w przyszłości prac nad zabezpieczeniem, myślę, że to jest bardzo dobra informacja